Dziś jest taka akcja, że nagramy sobie gorzelnię. Starą gorzelnię. Muszę wyjąć latarkę, bo się przyda. Momencik. Może cząść. Dobra. Są może plecaki. Popatrzymy sobie, co tu jest. Ale klimat tu jest. Mega klimacik. Mamy taki zbiornik. Duży. Zajrzymy do zbiornika. O! Zmieszadłem. Mega. Tutaj odważnik. Idziemy zobaczyć tutaj. Jak już wcześniej powiedziałem. Sala fermentacyjna tutaj. Jak wcześniej powiedziałem, znajdujemy się w gorzelni. No klimat jest tutaj po prostu mega. Mega klimat. Patrzcie, jakie włazy. Tutaj jakie zbiorniki konkretne. No miejsce naprawdę. Super miejsce. Zresztą sami widzicie, typowa przemysłówka. Duże obiekty to bardzo fajna sprawa. Tutaj termometr jeszcze. Na zbiorniku. Zobaczcie, jak to wygląda. Konkretnie. Tutaj podest. Żeby u góry można chodzić na tych zbiornikach. Przy zbiornikach u góry. Nie na zbiornikach. Tutaj też jakieś pozostałości maszyn. A tutaj co mamy? A tamto przejdziemy sobie później. Z zewnątrz. Że tak to się prezentuje. Zobaczcie tutaj jaki klimat. Jakie biurko. Bo też jeszcze zostały jakieś środki. Konkret radio. Minuty. Tablica zużycia surowców i wyników produkcyjnych. Konkret. Tutaj coś jak budka wartownicza wygląda. To raczej nie była budka wartownicza. Palenie zabronione. Te witraże. A tutaj. O, tutaj zase pójdziemy zaraz. Do góry. A tutaj mamy podziemia. Tutaj nie ma takich łuków przy suficie, ale tutaj są. Ale tutaj nie widać tego. Tak fajnie. Także tutaj podziemia nic ciekawego nie ma, to żeby nie zrobił fajny filar. Już tak farba schodzi elegancko. Także niepotrzebne takie rzeczy nie będę pokazywał, tylko ciekawy materiał i tak będzie długi. To takie schody prowadziły na dół.
dosyć miękkie. Tutaj co mamy? Jakieś pomieszczenia. Kolejne. I tutaj mamy znowu schody na dół i na górę. Na górę pójdziemy zaraz. A tutaj mamy część mieszkalną. O, tutaj wanienka. Wszędzie farba spada. Dosyć miękko jest pod nogami. Więc tam nie będę wchodził, ale żyrandol jest mega. Stary taki. To się wycofię. Zobaczmy sobie tu. Całości, pufy, bardzo dużo pleśni. Teraz jakieś różnego rodzaju skrzynki, tam wyjście na balkon, ale wszystko odchodzi. Tak, to tutaj tapeta w ogóle odchodzi. Piec. I pies jeszcze widać, że nie rozkradziony. Dobra, czyli to są takie mieszkalne tutaj. I kolejne pomieszczenia też widać mieszkalne. Tutaj pełno książek zostało i piec też. I firanki piękne. Tutaj tak samo tapeta schodzi. Patrzymy sobie jeszcze tutaj. Bardzo strome schody. Aha, bardzo strome schody na strych. Dobra. Strych jest, to będziemy lecieć dalej. Zobaczymy sobie tutaj. Coś szybkiego. Maciej jest. Pamiętacie Macieja? Trzeba oświetlić Maciusia. Jezu, jakie tutaj wejście dziadowskie. Zobaczcie, jaka kopuła. Aha, słyszę, słychać bzyczenie. No dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy jeszcze budynek taki z sianem. To też była jakaś pozostałość pewnie po tej gorzelni. Także co? Dzisiaj z tej gorzelni to już wszystko. Mam nadzieję, że podobał się odcinek. A więc do następnego. Trzymajcie się, na razie.